W ogóle mieliśmy też taki tekst na podryw. Podchodzisz do dziewczyny i się pytasz, czy chce drinka. Jak ona mówiła, że tak, pokazywaliśmy, gdzie jest bar. Tak było. Nie, to... Nie, my mamy takie śmieszki czasami, jak ten, to jest przegięcie. Woohoo! Halo, wracaj! Wracaj! Drużynie Izako Bors i czyżby tam jeden z zawodników Izako Bors chciał udzielić wywiadu? No jeszcze emocje, może tak? Chodź, chodź! A nie, to śmietnik, to nie dzik! Dobra, pomyliło nam to się. To śmietnik, dobra, przepraszamy za wprowadzenie w błąd. Wydawało nam się, że idzie któryś z dzików, ale nie. To był śmietnik, także niestety bez wywiadu, trudno. Będzie, myślę, jeszcze okazja. Jezus, Uliska, ile macie tych biców? CHER1, 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 CHER1. Okay, we should fake. Buy two smokes. I can. I'll buy smoke. O kurwa. Let's go inside. What the fuck did I buy? Pamiętam, że sobie siedzimy na strefie Twitcha. Ja mówię do biedronia, że idę do klopa, nie? I poszedłem do inwalidzkiego klopa. I się kurwa w nim zacząłem, bo nie wiedziałem, że w inwalidzkim kiblu trzeba kliknąć taki przycisk, a nie odkręcać. I odkręciłem kurwa klamkę. I piszę na Facebooku do Biedroja, żeby przyszedł, bo się w kiblu kurwa zaciąłem. I dopiero później ogarnąłem, że trzeba przycisnąć ten jebany przycisk, nie? I dopiero się otworzyła, bo to dla inwalidów było kurwa. A ja już taki cały spięty, że ja pierdolę. I raz, bodajże Bizona, tak? Tutaj mamy IM4, jest FAMAS i UMP. Jak to Bizona, jak to są dziki? No dokładnie, także Izak grający, z drużyna Izaka grającego z Bizonem to na pewno coś ciekawego. Co się dzieje? Na białej. Biało? Nie wiem co robi. Ej. O kurwa. Czy to jest... I patrzcie, jak macie pecha, no nie da się zabić. No przecież koleś robi 360 i daje mi strzał z Glocka. No czy to jest normalne? No Next już coraz bliżej BS-a, KRL bokiem, oj Next, to powinien być frag, a jednak Next, spore problemy, no i wydaje mi się, że to można było... O nie. Zginąłem! O kurde. Co ty... Co to kurwa jest? Ach, ten... Oj, dobra, nie mogę narzekać na ten domek. No nie, dobra, pięknie jest. Jest pięknie. Teraz tylko kaska. Pana pokaż. Nice. Easy bait. Stąd spore przyspieszenie. Luli Guzman zafleszowany, ale zaraz odzyska wizję i zwróćmy uwagę, co się dzieje. Prawie dla Luli Guzmana i dokładnie. To jest element zaskoczenia, że oni zagrali jeszcze jedno eko, że dali Luli Guzmana. Myślę, co on jest najpierw, oczywiście ustąpa Unexa, no i mamy zaskoczenie już na samym początku. Obrywa Luli Guzman, więc już wiem, jaki plan mają zawodnicy z Jako Bors. Są zmusić przeciwnika do jakiegoś rozstrojenia się, do jakiegoś takiego zgubienia uwagi na początku, później... A jak to, asysta? Aha, już sami się tną, no to grajmy na luzie. How is that legit? To flasha? Flashuję raz. Co to było? Ale... Czym ty kurwa jesteś? Półciężarówką? Oj, fuj. Patryk w lewo. Ajwe, nic ci nie zrobiłem. Kurwa.
co się tutaj dzieje z tym zawodnikiem, ale gra po prostu fenomenalnie. No on jest szybszy niż szybkość tak naprawdę, no po prostu te strzały są oddawane w moment. Panie, każdy kaleka, nikt nic nie umiał. Mieliśmy rozwiązania na pendrive'ach. Podpięliśmy te pendrive'y. I przyszło pismo oczywiście z OKS Krakowa. Na kogo? A na kogo mogło przyjść pismo? Cała klasa podłączała pendrive'y, inne też. Domyślcie się, na kogo przyszło pismo do szkoły. Wszyscy podłączali, a domyślcie się, na kogo przyszło. Chyba wam nie muszę mówić, na kogo. No chyba wam nie muszę mówić, nie? Co ten alien? To kurwa jakieś 8 sekund. Już na obcięcie! Ja zahaczyłem tylko barierkę, że to... Dobra, na środku stoją dwa batony, kurwa. Nie, to ci nie da. Kurwa jebana. Co kurwa? O! Jacek kurwa się rozjebał, kurwa. Saju, jaki tam kurwa łowca. Ale kurwa, kaszebo. Zmuszony do zachowywania broni. Nex i Stomp, ale Mopsim na spokojnie. Halo, na prawo był twój zawodnik, twój przeciwnik, przepraszam. Ale Nex też go nie widział, także ciekawa sytuacja, ciekawa mijanka.